59,9% fantastyka. Okoń, większość z was interesuje się tym gatunkiem, smutna buźka. Pomęczę bułę o recenzję jakiegoś fantazy. Ech, fantastyka najlepsza. Nabijam oglądalność, czekając na dobre, mocne fantazy. Dobrze, zwracam honor i potępiam się za swe niegodziwe zachowanie. Karę wymierzę sobie sam w domowym zaciszu. Tymczasem będzie fantastyka. Specjalnie na tę okazję załatwiłem zamek. Nie jakiś podrabianiec, nie dmuchany, nie z plastiku, ale prawdziwy stoi za mną zamek w Gostyninie. Właśnie, a propos tego, idę do środka, bo jest co najmniej minus 700 i usłyszę znowu, że mój aparat gębowy jest niesprawny i będziecie chcieli mnie wysyłać do logopedy. Idę do środka, żebyście przynajmniej usłyszeli, o jakiej książce chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Piękne rzeczy pisaliście na Facebooku, jeżeli chodzi o wasze argumenty przemawiające za sympatią do gatunku fantastyki. Większość z was czyta, bo uwielbia przenosić się w inne rzeczywistości, w światy, w których nie sposób doświadczać tu i teraz, za podróże wzdłuż i wszerz, za to, że można zaserwować sobie ucztę dla swojej wyobraźni. Te podróże wzdłuż i wszerz są szczególnie cenne w dobie trwającej pandemii, bo kiedy dostaję ankiety do wypełnienia, czy odważa się pan na jakieś podróże, czy wybiera się pan na wakacje, to zaznaczam, a i owszem, bywa się tu i tam, dzięki literaturze fantastycznej. I większość z was lubi, bo inne światy, bo przygoda, bo elfy, bo magia, ale ja się zgadzam i dopowiadam jedno, fantastyka też może służyć jako idealny sposób na skomentowanie aktualnej sytuacji. Ale to już są tematy na dłuższe rozważania, ze względu na mój szacunek do fantastyki. Nie będę robił tego po łebkach, może na jakiś podcast. Dobra, wiem, nie wyrabiam się, jak chcecie to wysyłajcie CV na maila. A dzisiaj, skoro w zamku, no to wypadałoby się skupić właśnie na zamku. Jedni piszą, że tom pierwszy, jeszcze inni, że piąty, jeszcze inni, że trzynasty. Ja jestem humanistą i z szacunku do was i do siebie nie będę się zagłębiał w matematykę. Jedynymi równaniami, w jakich wydaje mi się, że jestem dobry, to dzielenie się z wami opowieściami o książkach lub też mnożenie czytelników, zarażając ich dobrymi książkami. Zaczęło się od Achai, która zyskała ogromną popularność, kilka ciekawych wydań. Mówiło się o niej wcześniej, mówi się nawet o niej teraz, w różnych kontekstach, od których ja postanowiłem się odciąć po to, żeby bez uprzedzeń podejść do tego tomu najnowszego. Nie musiałem sprawdzić na sobie, bo od tego mnie macie, czy musicie poświęcić te kilka dni, kilkanaście tygodni, kilkanaście miesięcy, kilkanaście lat, w zależności od tego, w jakim tempie czytacie książki, na to, żeby zaznajomić się z tomami poprzednimi, w zasadzie z poprzednimi cyklami, żeby upewnić się, czy łatwo będzie zrozumieć ten świat, nie znając właśnie poprzednich książek osadzonych w tym uniwersum. Wyrion jest nowym cyklem, to imię bohatera tak elektryzującego, że dalszych jego losów domagali się sami czytelnicy, albo autor czerpał dużą przyjemność z opisywania jego historii i niewykluczone, że pojawią się kolejne 3 lub 4 tomy właśnie według Andrzeja Ziemiańskiego zapewnień. I czytając ten pierwszy tom z cyklu o Szermierzu Natchnionym, miałem wrażenie, jakbym zetknął się z taką polską drużyną pierścienia. Wydarzyło się coś dziwnego, jest jakiś spisek, jakaś iście szatańska intryga, która zagraża całemu cesarstwu. No i wiadomo, że tam, gdzie prawo nie pomoże, tam dumną i odważną panią prokurator wyślę, ale ta pani prokurator, żeby sobie poradzić, musi znaleźć ludzi, którzy dobrze się czują właśnie poza prawem. I do tego wybiera crème de la crème wirtuozów miecza, zbójów bez cienia moralności, no w końcu mówiłem, że polska drużyna pierścienia, z Szermierzem Natchnionym, Wirionem na czele, a skoro natchniony, to siecze nim na lewo i prawo, rozpłata na połowę nawet łachmytów, którzy stają mu na drodze. I nie wiadomo do końca, czy robi to tylko dla pieniędzy, bo jest najemnikiem, czy czerpie też z tego jakąś chorą satysfakcję, aczkolwiek w tym tomie Wirion już dojrzał, ma już swoją kobietę. No i ta jego męskość trochę czasami wpływa nieporadnie na jego relacje z kobietami i jego kobietę, u której był w stanie pomylić ciążę z otyłością.
I nawet przyłapałem się na tym, że w mojej wyobraźni przywołałem obraz komiksowego Torgala i skojarzył mi się on właśnie z Virionem, z tym, że tutaj Virion ma swoją ekipę, ma swoją drużynę pierścienia, z którą będzie podążał za zagadką, bo właśnie jest tutaj zagadka, ktoś właśnie wykradł tajną bazę danych, znaczy dokumenty z archiwum cesarstwa, no i trzeba dowiedzieć się, kto spiskuje, kto właśnie tę szatańską intrygę uknął, znaleźć, ukatrupić, zakopać albo podpalić żywcem najlepiej. I tak się rozwiązuje w tym świecie właśnie problemy. O, ten chociażby fragment dobrze oddaje ten klimat. Napełniła kubek po raz trzeci. I to zawsze tak jest? Zapytała. Wystarczy młotkiem w mordę palnąć? Generalnie zawsze. Więc Andrzej Ziemiański stworzył świat stylizowany na antyczny, z karczmami, z rozbójnikami, z mordobiciem, z załatwianiem spraw właśnie siłą miecza, a nie siłą argumentów. Świat wypełniony bohaterami, którzy desperacko próbują utrzymać porządek, każdego dnia walcząc z tymi, którzy desperacko próbują każdego dnia wywołać chaos. Taka oto konstrukcja świata od zarania dziejów właściwie. Powiem wam szczerze, że aż mnie wstrząsło, jak przyszła do mnie ta książka. Wróciły stare wspomnienia czasów, kiedy jedynym zmartwieniem było to, czy mama zrobi na obiad pomidorową z ryżem, czy z kluskami. Kiedy chodziłem do Empiku nie mając pieniędzy i przeglądałem książki Fabryki Słów, patrząc jakie to pięknie zrobione, jakie to ładne, wydane opogowie, aż mi się czytać chce ta czcionka. No tak było. I czy po takim czasie, którego upływ mógłbym liczyć literaturą piękną, którą chociażby przeczytałem w ostatnich latach, zmienił coś w moim postrzeganiu fantastyki? Mówi się, że stara miłość nie rdzewieje, tak jak miecz Viriona ociekający krwią, tak i ja wciąż czerpię satysfakcję z czytania tego rodzaju literatury. Wiem, że jest jedna taka pani, która powiedziałaby, że... Ty się cofasz w rozwoju do jakiś regres? Czy ja się masz kłopoty z dojrzałością? Ale na nią szkoda szczępić miecza, a ryja to już na pewno. Virion wciągnął mnie niemiłosiernie. Lekko napisana, z wartką akcją i nawet udało się tam zawiązać taką intrygę, że od samego początku podejrzewałem takiego jednego skurwibąka, ale okazało się, że to nie on. Przeczytałem w jeden dzień, 500 stron, 8 godzin z przerwami na kawę i pączki, bo wtedy był tłusty czwartek. Nie przyznam się, ile dokładnie wtedy zjadłem, ale mocno się obżarłem. Dzięki temu, no przynajmniej jest mi teraz ciepło, więc możecie sobie przeliczyć, jakie to jest tempo czytania, czy dobre, czy też złe. Czytania, nie jedzenia pączków na minutę. Cofam to, co wcześniej powiedziałem, nie każdy świat skonstruowany jest źle. Zdążyłem chyba głośniej powiedzieć, że jest mi trochę zimno i proszę, herbatka. Z cukrem. Bez cytrynki. Chyba, że ktoś usłyszał, jak głośno pociągam nosem. Nie chciał, żebym zabrudził te antyczne dywany i krzesła swoją wydzieliną z nosa. W każdym razie przysympatycznie ci państwo w Gostyninie. Jeżeli u was ich brakuje, to zapraszam tutaj. Jeszcze, żeby tego było mało, zostałem zawstydzony, bo okazuje się, że tutaj czytano Achaję, a ja tylko Viriona. Widzicie, jaki ten świat mały, a jak książki potrafią łączyć, nie dzielić. A nasi politycy tak tego Orwella cytują, ale przeczytać, a zrozumieć. Wracając do zamku, nie żebym z niego wyszedł, nie musicie znać poprzednich tomów, nie musicie znać Achai, żeby wziąć się za Szermierza Natchnionego, zamek i czerpać satysfakcję z tej lektury. Nawet nie jestem pewien, czy w tym przypadku odwrotna kolejność nie będzie ciekawsza i lepsza. Bo to będzie taka retrospekcja, wracanie do tych poprzednich tomów, bo Virion tutaj już jest dorosły, a tam był młody, więc można dowiedzieć się, co właśnie spłodził albo czym nasiąknął, dlaczego teraz właśnie w taki, a nie inny sposób ciecze mieczem, dlaczego na niektórych patrzy krzywo, a na niektórych z większym sentymentem. Jestem usytasy, dostałem po tej książce dokładnie to, czego oczekiwałem i tak jak mówi kolega po piórze, też z Fabryki Słów, też na Z, też podobne nazwisko, ale nie Ziemiański, a Ziemkiewicz, że książki są jak tort. Można tylko zlizać lukier z wierzchu, ale też powinny czytelnikowi dać jakieś warstwy. W tej książce ciężko byłoby się doszukać jakichś głębokich znaczeń ideologiczno-socjologiczno-politycznych, takich, które zapewnią wam głębokich refleksji. To jest książka, która ma was bawić i ona będzie was zabawiać. I to dobrze.
przez wiele, nie przez wiele godzin, bo jak was wciągnie, to tak jak ja, przeczytacie ją na raz. I wbrew okładce, ta książka wcale aż tak nie ocieka męskim światem. I to nie mężczyźni tutaj odgrywają pierwszoplanowe role i to nie oni rządzą światem, ale wydaje się, że tempo tej całej historii nadają właśnie odważne i pewne siebie kobiety. Jedną rzecz wam na koniec przeczytam, bo nie wytrzymam. Znalazłem taką opinię na Lubimy Czytać właśnie, słuchajcie tego. Cały czas za mało jest według mnie Wiriona, za dużo zaś innych postaci, szczególnie Taidy. Pani prokurator jest wspomniana w książce 300 razy, zaś sam Wirion około 460 razy. Jak dla mnie, niewielka różnica. I zastanawiam się, czy użytkownik J miał książkę w wersji papierowej, bo jeżeli tak, to bardzo jestem ciekaw, jak to policzył. Ja się cieszę osobiście, że polska fantastyka trzyma poziom, że nie musimy się zachwycać zagranicznymi seriami, tylko mamy swoje Wiriony i inne takie. A wy czytacie, znacie, polecacie coś? No to polecajcie w komentarzach pod tym filmem i możecie też zajrzeć do mnie na Instagrama, ale jak nie chcecie, to nie musicie. Zmuszał was nie będę. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.